Ewangelia według Jana, rozdział 2. Trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Został też zaproszony Jezus i jego uczniowie na to wesele. Gdy zabrakło wina, powiedziała matka Jezusa do niego: wina nie mają. Jezus jej powiedział: cóż jest pomiędzy mną a tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Matka jego powiedziała do sług: co wam powie, czyńcie. Było tam 6 kamiennych pojemników, postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Jezus powiedział im: napełnijcie te pojemniki wodą. I napełnili je aż po brzegi. Powiedział im: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. Gdy gospodarz wesela skosztował tej wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ona jest, lecz słudzy, zaczerpnąwszy wodę, wiedzieli, zawołał oblubieńca. Powiedział mu: każdy człowiek najpierw dobre wino daje, a gdy się upoją, wtedy gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż dotąd. Taki był początek znaków uczyniony przez Jezusa w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i mu uwierzyli jego uczniowie. Potem się udał do Kapernaum. On i jego matka, jego bracia i jego uczniowie i pozostali tam kilka dni. Była blisko Pascha żydowska, poszedł Jezus do Jerozolimy. Natrafił w świątyni sprzedających woły, owce, gołębie i wymieniających pieniądze. Sporządziwszy bicz z lin, wypędził wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami, wysypał monety bankierów i wywrócił stoły. Sprzedającym gołębie powiedział: wynieście to stąd, nie czyńcie domu handlowego z domu mojego ojca. Przypomnieli sobie jego uczniowie, że napisano: gorliwość o twój dom zżarła mnie. Wtedy Żydzi odpowiedzieli mu: jaki nam pokażesz znak, że to czynisz? Jezus odpowiedział im: zburzcie ten przybytek, a ja w 3 dni go wzniosę. Powiedzieli więc Żydzi: 46 lat budowano ten przybytek, a ty chcesz go w 3 dni wznieść? On jednak mówił o przybytku swojego ciała. Dlatego, gdy zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wypowiedział Jezus. Gdy był w Jerozolimie w święto Paschy, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus jednak nie powierzał im siebie, dlatego że znał wszystkich. Nie potrzebował, aby mu ktoś świadczył o człowieku, ponieważ wiedział, co jest w człowieku.